Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest film do przede wszystkim jednego mojego młodego przyjaciela, jednego z najmłodszych, do A. Nie będę, kochanie, podawała twojego imienia, bo nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. A upubliczniam ten film, dlatego że on się może przydać nie tylko tobie. Od razu ten film też kieruję do mojego i Remka przyjaciela K. I twojego imienia, kochanie, też nie wymieniam. Bo też nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Za to myślę sobie, że w sumie to by było fajnie, jakbyśmy was ze sobą poznali, byście się zakolegowali, bo was wiele łączy. Przede wszystkim nasze plemię was łączy. To, że jesteście naszymi przyjaciółmi obaj. I to, że na pewno moglibyście zostać swoimi. W zeszłym tygodniu wiem, że A miał taki dramatyczny czas, a ma 8 lat. Taki dramatyczny dzień, w którym krzyczał, że woli się zabić, niż dostosować się do świata. Krzyczał, że nie zmienię się. Nie dostosuję do świata, bo ja mam swój świat. Nie wiem, czy widać w tym świetle. Ja się bardzo mocno wymalowałam. Specjalnie na spotkanie z tobą, żeby ci się miło mnie oglądało. Za w ogóle kosmetyki, którymi sobie to namalowałam, chciałam podziękować mojej kochanej teściowej. O, tu coś teraz widać. Bo się czuję po prostu jak w sklepie z farbkami i mogę sobie wymalowywać takie rzeczy na oczach. I na ustach. I jest super. O, dziękuję bardzo. I będę sobie w ogóle jadła jajecznicę z frytkami podczas nagrywania tego filmu. Co ci, kochanie, powie przeciętny nauczyciel, pedagog, psychiatra? O tym, co zrobiłeś, co powiedziałeś. Powiedz ci, że to bardzo niepokojące, że tak nie można i że trzeba ci pomóc. A ty nie chcesz tego, prawda? Nie chcesz, żeby ci pomóc, bo to pomóc wygląda tak, że to chodzi o to, żeby ciebie zmienić. A co ci powie ciocia? Ciocia ci powie, kochania. Ani moim celem, ani celem twojej mamy, ani celem Remka, ani celem pana Daniela, ani celem w ogóle niczyim z naszego plemienia nie jest to, żebyś się zmieniał. Żebyś się dostosował do świata. Tak zupełnie. Żebyś zaprzepaścił swój świat, zgubił siebie, żeby być tak zwany normalny. Dlaczego ja się tak pomalowałam? Żeby podkreślić to, kochanie, że ja jestem kompletnie nienormalna i jestem z tego dumna. Różnica pomiędzy mną a tobą jest taka, że ja nauczyłam się już żyć tak, żeby swoją nienormalność chronić. A ty jeszcze nie umiesz żyć tak, żeby ją chronić i masz przez nią kłopoty. Ja też mam przez swoją kłopoty, żeby nie było. Oczywiście, że mam. I zawsze będę miała, wiesz, co ostatnio zrobiliśmy z Remigiuszem? Wydachowaliśmy auto na podwórku. Nie byliśmy pijani, oczywiście. Nie robiliśmy żadnych nienormalnych rzeczy. Po prostu nam się takie rzeczy przydarzają. Nam się przydarzają takie rzeczy cały czas. Ja mam, kochanie, całe tabuny ludzi, którzy łażą za mną po internecie i piszą, że jestem psychiczna, że jestem niebezpieczna, że do mnie w ogóle się dzieci nie powinno dać, ani w ogóle ludzi. Twoje zdanie, twoje A czy twoje K jest zupełnie inne. K u mnie był w ogóle parę razy nawet bez rodziców. I dobrze wie, że dzieci nie zjadą, przynajmniej nie dzieci autystyczne. Ale jest całe mnóstwo ludzi, którzy uważają, że powinno się mnie zamknąć w psychiatryku albo w więzieniu. Jeden z was był w psychiatryku i tłumaczyłam mu dlaczego. Otóż nie po to, kochanie, żebyś ty się jakby
zmienił u podstaw, bo jesteś nie taki jak trzeba. Wytłumaczę ci to jeszcze raz. Ty tam trafiłeś dlatego, że osobie, która jest po twojej stronie, robiłeś krzywdę. Twojej mamie i twojej siostrze. I robiłeś krzywdę sobie. I chodzi o to, żeby ci pomóc nauczyć się żyć tak, żebyś ty tę swoją nienormalność, czy właśnie normalność, wyjątkowość mógł sobie mieć i żeby świat ci tego nie odebrał. Ja mówię nienormalna o sobie teraz, ale normalnie to ja tak nie mówię, wiesz? Mówię, że ja jestem normalna w nienormalnym świecie. W świecie, w którym ludzie udają, w którym się wkręcają w ogóle w jakieś porąbane zupełnie rzeczy, w którym pragną jakieś w ogóle rzeczy, które są do szczęścia niepotrzebne, w których najważniejsze są pieniądze, gdzie ty jesteś teraz aktualnie bardzo wkurzony na swojego ojca, że on robi z siebie portfel, a nie człowieka, prawda? Jak patrzę na reklamy w telewizji, wiesz, nie mam telewizora u siebie, ale jak jestem na przykład u was, albo w ogóle jak jestem u was w mieście, patrzę na reklamy na ulicy, mówię, że oni są po prostu, oni zwariowali. Dlaczego my, kochani, jesteśmy traktowani jak wariaci, jeśli my widzimy więcej i widzimy, że oni zwariowali? No to już dlatego, że jest nas mniej. Jest nas bardzo mało. Ale jak wiesz, ciocia wyszukuje naszych i ich za sobą poznaje, i dlatego czasami u was w domu pojawiają się inne takie osobowości, jak ciocia. Jak ty, jak twoja mama, jak twoja siostra. Albo z kolei, jak ty, kochanie, K, trochę nas znasz. Trochę więcej osób od nas nawet. I myślę, że my wam dotąd jasno i wyraźnie nie powiedzieliśmy, że my nie chcemy, żebyście wy się zmienili. Że my nie chcemy, żebyście wy byli tak zwani normalni. Nam nie chodzi o to, żebyście byli tacy, żeby pani nauczycielka, pan policjant, pan urzędnik, urzędak i urzędyk by, i urzędas byli z was zadowoleni. Nam chodzi o to, żebyście mogli być sobą, a równocześnie tak dbać o siebie, tak zabezpieczyć siebie, żeby was świat nie zniszczył i żeby was pan urzędak nie zniszczył i pan policjant, żeby was nie zniszczył i pan nauczyciel, żeby was nie zniszczył i żeby ktoś wam nie połamał serca i żeby ktoś was nie sadził do więzienia. A wy, chłopcy, obaj, jakby was tak połączyć razem, dać wam internet i dostęp do sklepu chemicznego, prawdopodobnie zrobilibyście bombę i wysadzili na przykład parlament w powietrze. A potem trafilibyście pewnie do więzienia na długie lata. Więc na czym zależy mi, Remkowi, twojej mamie A, twojej mamie K, twojemu tacie? Na tym, żebyście wy umieli robić bomby, jeśli chcecie robić bomby, a jeden z was chce być chemikiem. Żebyście nie wysadzali przypadkowych rzeczy, tylko żebyście mogli decydować, jaki zrobicie użytek z waszych talentów. Żebyście mogli decydować o tym, z kim rozmawiacie, a z kim nie rozmawiacie, o czym rozmawiacie, a o czym nie rozmawiacie. Jesteście chłopaki obaj bardzo wrażliwi. Za niedługo zaczniecie interesować się dziewczynami. I prawdopodobieństwo, że dziewczyny połamią wam serca, jest ogromne, ogromne. To jest pewne. To jest pewne wręcz. Tak jak ja cierpiałam całe długie lata przez związki. Mama A bardzo cierpiała, dobrze o tym wiesz. Mama K akurat trafiła na takiego samego czarodzieja, jak ona sama jest, czyli twojego tatę, i ona przez związki tak nie cierpi.
Remek cierpiał całe lata. To, co my wam chcemy dać, to to, żebyście potrafili się siebie zrozumieć w relacji z drugim człowiekiem. To, żebyście potrafili siebie zrozumieć i w relacji prywatnej z bliskim człowiekiem, i w relacji nieprywatnej z obcym człowiekiem. A więc na przykład w szkole. Ja wiem, że szkoła to jest dla was, to jest dramat. Ciotka jest Granger, ciotka zawsze była kujonem, tak? Ciotka miała piątki, ale ja prawie całą siódmą i ósmą klasę podstawówki przestałam na korytarzu. Ja byłam ciągle u dyrektora, za kłótnie z nauczycielami. Na szczęście miałam takiego samego dyrektora, jak ja jestem. Czyli jak matematyczka po raz kolejny ciągnęła mnie do niego do gabinetu i wrzucała tam za karę i ja się miałam tego bać, to mój pan dyrektor Tomasz Turo, fantastyczny pedagog ze szkoły numer 3, szkoły podstawowej w Kobyłce pod Warszawą. Wszystkim polecam tę szkołę ze względu na to, kto jest tam dyrektorem. Jeśli macie niedaleko do Kobyłki i wasze dziecko ma problemy z nauczycielami, a jest dzieckiem wysoko funkcjonującym, to Tomasz Szturo weźmie wasze dziecko pod swoje więcej rozumiejące skrzydła. On mi zaproponował, jak zaczynał, jak otwierał tamtą szkołę, bo nią sam sobie był fundował, znaczy no zdobył pieniądze, tak? Ale otworzył szkołę, w której on będzie miał realny wpływ na to, że będzie mógł chronić wyjątkowe dzieci przed niszczeniem ich. Więc jak ja lądowałam znowu u niego na dywaniku, to on mi dawał ciastka, herbatę i pytał się, co się odwaliło, farbowany lisie? Mówił do mnie farbowane lisie, bo ja miałam włosy ufarbowane. I rozmawiał ze mną. Dlaczego na przykład nie zwolni tej matematyczki? Dlaczego nie może jej zwolnić? Dlaczego jej potrzebuje? Rozmawiał ze mną o tym, co jest moją mocną stroną i jak ją chronić i wykorzystywać, żebym ja sobie w życiu poradziła. Bo mnie widzą wszyscy. Jak gdzieś się nie pojawię, wszyscy mnie zauważają i większość mnie nie lubi. Dlaczego? Gdyby nie było mowy o autyzmie. To jest zupełnie nowy temat, tak? Wtedy po prostu mówiono, że ja jestem inna. I co on mi mówił? Ludzie ci zazdroszczą. Albo denerwujesz ich tym, że jesteś szczera, że jesteś prawdziwa. Ludzie się ciebie boją, bo ty widzisz prawdę o nich. Przed tobą się nie da niczego ukryć. Jak ktoś kłamie, jak ktoś ściemnia, ty to widzisz. I ty zawsze mówisz o tym głośno. Dlatego pani od matematyki cię nienawidzi. Bo za każdym razem, gdy chce być złośliwa dla kogoś, ty to nazywasz na głos. I będziesz miała, Aniu, zawsze trudno w życiu. Dlatego dopóki ja jestem twoim nauczycielem, chcę zrobić wszystko, żebyś ty odeszła z mojej szkoły jak najsilniejsza, a nie jak najsłabsza. Bo świat cię będzie próbował zniszczyć. I chłopaki z wami jest tak samo. Wy jesteście obaj. Po pierwsze, jesteście bardzo piękni. Wyjątkowo piękni, fizycznie. To już zwraca uwagę. Im będziecie starsi, tym bardziej ważne to będzie. Bo wygląd, im jest się starszym, zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Inni chłopcy będą się przy was czuli brzydcy, więc będą zazdrośni o was. Bo będziecie mieli większe szanse u dziewczyn. Dziewczyny, jeśli nie będziecie się jakąś dziewczyną interesowali, a one prawdopodobnie wami będą was za to nienawidzić.
będzie duże grono dziewczyn, które będą się wam podlizywać po to, żeby być waszymi dziewczynami i będą one głupie i fałszywe. A wy się nie zorientujecie. Każdego człowieka, który ma jakiś problem ze swoim wyglądem, wy będziecie drażnić, tak jak ja drażnię. A jak otworzycie usta, to będzie tylko gorzej. Tak jak ze mną. Jak powiecie prawdę o kimś, jak się okaże, ile wy ogarniacie, ile wy rozumiecie, ile wy się potraficie nauczyć, to zazdrość będzie rosła. A jak się jeszcze okaże, że wy się nie boicie tego, czego się boją wszyscy ludzie, czyli bycia innym, czyli życia inaczej. Jeśli się okaże, że wy się nie boicie na przykład nie mieć pieniędzy, bo nie to jest w życiu najważniejsze. Jeśli się okaże, że wy nie boicie się nie być nielubianymi, nienawiść do was wzrośnie. Tak będzie, chłopaki. Czy to jest dobre, czy złe? To po prostu jest. Tak jest na świecie. Przeciętność rządzi. Bo przeciętności jest najwięcej. Jest takie powiedzenie. Jedzmy gówno. Miliardy much nie mogą się mylić. Co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że większość zaspokaja cokolwiek, a wy jesteście inni, inni, tak bardzo, jak tylko się da. Dzień dobry. Więc tak po prostu będzie. I teraz nie chodzi o to, żebyście wy się stali tacy jak wszyscy, bo to by było po prostu beznadziejne. To by było zabranie wam dusz, po prostu śmierć za życia. Nie o to nam chodzi. Chłopaki, wy musicie być, wy musicie mieć wysoki dan w sztukach walki psychologicznej o siebie. I to my wam chcemy dać. A teraz ja sobie będę żrała, to co mi ugotował Remek pyszny, a Remek będzie to zgadał. I miałpa. Miałpa będzie gadać, czy będzie spać? Czy będzie po prostu słuchać? Tak, mam kilka kwestii do powiedzenia. Mianowicie, to nie jest jakaś nowa kwestia, to już wydaje mi się trwa co najmniej 20 lat, że depresja jest drugą najczęstszą chorobą cywilizacyjną. Prawdopodobnie jeszcze nie jesteście tego świadomi, bo jeszcze takie treści do was nie docierają. Ale Annę, mnie i resztę osób dorosłych, z które... naszego plemienia. Tak, też, ale ja mówię teraz w ogóle o ludziach pełnoletnich i które jakkolwiek świadomie żyją w społeczeństwie, w świecie. Nas wszystkich, i to ze wszystkich źródeł, ze wszystkich kierunków, zalewają treści. Treści, jakby to powiedzieć najogólniej, ja to za chwilę rozwinę, terapeutyczne, psychologiczne, coachingowe, samorozwojowe. Co to dokładnie oznacza? To znaczy, że na przykład ja otwierając sobie jakieś swoje, jakąś swoją muzykę w YouTubie, ja mam reklamę, samoistnie mi się włącza reklama kursów coachingowych, czyli takich kursów, szkoleń, prowadzonych przez jakieś osoby, które chcą nam pokazać w cyklu na przykład kilkunastu spotkań, jak żyć mądrze, jak żyć szczęśliwie i odnieść sukces w życiu. Szczęśliwie, tak, jak odnieść sukces w życiu. Chcą nam opowiedzieć, wyjaśnić, skąd się biorą nasze problemy w relacjach, skąd się biorą nasze smutki, dlaczego sobie, nie wiem, nie dajemy z różnymi rzeczami rady, a inni owszem, dlaczego nie spełniamy naszych marzeń, dlaczego nie mamy dostępu do samych siebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Recepty na życie. Recepty na życie. Na billboardach w miastach to widać. Widać to w telewizji. W internecie to już w ogóle. Tak, w internecie to już w ogóle. Jakieś reklamy, wiecie, sponsorowane na Facebooku, tak? Jakiś po prostu guru samorozwoju. Wszędzie trąbi się o tym, że ludzie są nieszczęśliwi, żeby zacząć wreszcie być sobą, bo jeszcze nigdy na ludziach nie ciążyła taka
presja związana z bardzo wieloma czynnikami życia po prostu w społeczeństwie. Na przykład nigdy jeszcze nie było tak w zachodniej naszej cywilizacji, że prognozowano kilkukrotną zmianę miejsca pracy, czy wręcz dziedzinę, w jakiej ktoś pracuje w ciągu życia dorosłego człowieka, kiedy na przykład, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu to jeszcze w ogóle było nie do pomyślenia. Więc na przykład konieczność ciągłego kształcenia się w nowych dziedzinach. Jest taka presja związana. Jest taka presja, którą też jakby nie bezpośrednio tworzą obrazy, z którymi my się stykamy na co dzień. Na przykład reklamy banków, na reklamach banków widać wiecznie tę samą rodzinę, tylko troszkę inaczej wyglądającą. Na przykład oni mają identyczne mieszkania, identycznie się ubierają, identycznie się uśmiechają. Rozumiecie, że Remek mówi tak trochę metaforycznie, ale oni są wszyscy tacy jak z taśmy, prawda? A ty, A, ty, K i ty, J, bo dla ciebie też ten film w zasadzie jest dobry, i ty, A, starsza siostro, K i J, też to widzisz. Wiecie, o czym mowa. Że my się różnimy od tamtego jakiegoś wzoru, który się powiela w filmach, w reklamach, w serialach. Właśnie, w serialu o tym właśnie chciałem powiedzieć. Przecież już na początku lat 2000, ja nie wiem, czy ja dobrze powiem, ale chyba wtedy Czyli jak was jeszcze na świecie nie było. powstał serial. Ja byłem na początku szkoły podstawowej. Boże, czy mi chodzi o M jak miłość, czy o jaką, jakiś, to był jakiś serial, chyba M jak, no dobrze mówię, to mogło być M jak miłość. Chodzi mi o to, że od 20 mniej więcej lat już No to jemy miłość i klan. mamy w Polsce seriale, Miłość i miłość. w których oczywiście fabularnie, w których fabułach możemy zauważać rozwój też, ewolucję pewnych trendów w społeczeństwie, ale mamy identyczne po prostu w nich rodziny, gdzie wszyscy niemalże żyją na jakimś poziomie, poniżej którego nie spadają. Jeżeli nawet spadają, czyli mamy jakiś niesamowity skok fabularny, to jest masa ludzi, najczęściej do których się mogą zwrócić, czyli rodziny są pełne, są bogate, ludzie pracują w jakichś korporacjach, bankach, Pamiętaj, że to w mówisz do informatyce. dziesięciolatków. Co? Pamiętaj, że to mówisz do dziesięciolatków. Ale mówię coś niezrozumiałego? Nie wiem właśnie, czy momentami to nie jest. Nie Aha. używasz słów, z którymi oni mają szczęście jeszcze się nie kontaktować. Okej, dobra, to na Na przykład wszelki. korporacja. Aha, dobra, to na wszelki wypadek ja wyjaśnię może, o co chodzi. Załóżmy, że ja pracuję od 8 do 16, mieszkam w dużym mieście, bo ja jestem w ogóle łodzianinem z pochodzenia, chociaż nie uważam, że to jest jakoś moje miasto, bo nie przyzwyczajam się po prostu za bardzo do miejsc. Znaczy, no, jak się okazuje, mogę się przyzwyczaić, co nie było mi dane przez 28 lat mojego życia. Jestem łodzianinem i powiedzmy, że mieszkam w Łodzi, pracuję od 8 do 16, ja wracam. I od godziny 17, kiedy ja naprawdę jestem wolny, zdążyłem zjeść, jakoś umyć się po pracy do 21, ja oglądam cztery odcinki seriali na TVN-ie, z których każdy mi serwuje dokładnie to samo. Nudne, byle jakie perypetie rodzin, które nie różnią się od siebie nijak, gdzie wszyscy są bogaci, mają tak zwane dobre posady, a ich problemy są błahe, ich charaktery są nudne. Ja takiego życia nigdy wiem mieć nie będę, bo nie chcę mieć, ale wiem, że oglądają to miliony Polaków i na pewno absolutna większość, jeżeli na pewno nie wszyscy, po prostu moi współpracownicy. I jak ja przychodzę następnego dnia do pracy, to ja słyszę na przykład na przerwie na kawę o tym, jak rozmawiają o tych bohaterach serialu, czy wiedzą, co się wydarzyło w ostatnich odcinkach. A ja A rzecz jasna, i oni sobie siedzą w jednej grupce, a ja rzecz jasna sobie siedzę zupełnie oddzielnie. Ja to wszystko niestety słyszę, ale piję sobie kawę i ja tylko chcę uciec stamtąd. Tak, chciałbym właśnie tak robić, a nie mogę tak zrobić, ponieważ pracuję od 8 do 16 i wiem, że jakakolwiek szczerość, naturalność mojej reakcji będzie uznana za agresję, albo dziwactwo, albo arogancję. Czym oczywiście żadną z tych rzeczy nie jest. i z wami oczywiście jest tak samo. Wchodzicie do waszej klasy, te dzieci rozmawiają o czymś, wy wypowiedzieliście się, co o tym sądzicie,
I nagle się okazuje, że cała klasa jest przeciwko wam, nie? Dowiadujecie się, że jesteście głupi, że jesteście dziwni. Nie jesteście zaproszeni na urodziny czyjeś. Jest wam cholera przykro. Wchodzicie do kibla i możecie z niego wyjść z podbitym okiem, bo jesteś dziwadłem. I teraz wy macie poczucie, ja pamiętam, jak byłam w waszym wieku, bardzo dobrze pamiętam. Ja miałam poczucie, że ja muszę się po prostu, znaczy, że ja się czegoś dowiem o tym, jak się żyje i ja się dowiem, o co chodzi im wszystkim. Otóż chłopaki, w końcu poszłam na studia, które zajmowały się wytłumaczeniem mi, o co ludziom chodzi. Ja psychologiczny. Tak. Potem jeszcze 10 lat pamiętałam się po świecie w poczuciu, że ja sobie nie poradzę, bo ja nadal nie wiem, o co chodzi w ogóle. Aż w końcu zdecydowałam się założyć fundację, tak? I w końcu się dowiedziałam gdzieś po drodze, że po pierwsze, to żadnej recepty na życie nie ma, a po drugie, że ja się po prostu tak bardzo różnię, że nawet jeśli ci tak zwani oni mają jakąś receptę, to ona mi nigdy nie będzie dostępna. I jeśli ja chcę żyć, a chcę, jeśli ja siebie kocham, to ja muszę przyjąć do wiadomości, że większość, że oni są jacy są. I ja jakby w odniesieniu do tego muszę budować swoje życie. Czyli na przykład postarałam się wynieść najdalej, gdzie się dało. Do chatki w lesie. A jak i tak wiecie, mam takich sąsiadów, że i tak mam z nimi sprawę w sądzie. Może coś dodam w tym momencie. To znaczy, trochę upraszczając to, co teraz powiedziała Anna, myślę, że to, co Anna chce oddać i to, jak właśnie można podsumować ten fragment jej wypowiedzi. Anna chce powiedzieć, że na każdym etapie swojego życia, nieważne czy miała lat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, a teraz 38, na każdym etapie i od ludzi wszelakiej maści, od ludzi, którzy nie są ludźmi, z którymi Anna chciałaby mieć jakikolwiek kontakt, bo ją nudzą, bo ją śmieszą, bo mają po prostu błahe problemy i nie rozumieją świata, nie umieją żyć. Albo ją po prostu moralnie oburzają i odrażają i intelektualnie tak. Też. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Och, no właśnie, chciałem to trochę. Może nie chciałem tego tak dobitnie oddać, okej. Ale taka jest prawda. Od wszystkich tych ludzi, jeszcze raz powtórzę, Anna bez względu na swój wiek, doświadczenie, zachowanie i tak dalej słyszała, ty jeszcze kiedyś zrozumiesz, ty się jeszcze kiedyś nauczysz żyć. Znaczy, że Anna po prostu zawsze była całkowicie sobą i zawsze ktoś miał z tym problem. Zawsze ktoś miał z tym problem, zawsze ktoś był na tyle oburzony spontanicznym, naturalnym zachowaniem Anny, które rzecz jasna, żeby ktoś był szczęśliwy i zachowywał się radośnie, żeby radość okazywał, to wiadomo, że musi być sobą. No to kto może mieć problem z radosną, spontaniczną Anną? Ktoś, kogo zjada jakaś zawiść, ktoś, kogo zjada niezrozumienie do świata, w którym jeszcze sam bardziej się zapętla, czyli ktoś, kto ma mentalność urzędnika, który nie ma marzeń, a jego... Za to ma lęki. Za to ma lęki, tak, fobie, obsesję i jedynym poziomem, jedyną rzeczą, która może go zadowolić, ale nie ucieszyć, nie usatysfakcjonować, tylko może właśnie uspokoić, jest to, czy są uzupełnione, nie wiem, wszystkie kratki w jakimś piśmie, które oddajemy mu do okienka, czy żeby były spełnione wszelkie procedury, wszystko było dopilnowane na czas. I on wtedy może zasnąć spokojnie, rano budzi się z dokładnie tym samym poziomem frustracji, jest zafiksowany niczym wariat, po prostu, który tylko szuka dziury w całym, do czego może się znowu, nie powiem co, bo na pewno znajdzie się ktoś, komu może wyrzucić, że nie trzyma się reguł. Ja jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego, o czym mówiłem wcześniej. To znaczy, chcę powiedzieć, że i ludzie po prostu, ogół społeczeństwa, bardzo duża część społeczeństwa korzysta z tego typu usług, na przykład jakichś terapeutów, którzy się ogłaszają z receptami na życie, jakichś mentorów duchowych, coachów,
Chodzi po prostu, nie wiem, na szkolenia z redukcji stresu, na szkolenia z na, autentycznie odczuwania szczęścia. Ostatnio Anna mi zwróciła uwagę, że gdzieś widziała w internecie, że jest pozycja w jakiejś firmie. Nie wiem, czy w tej firmie, czy po prostu jest taka pozycja aktualnie jakaś korporacyjna, czyli w takiej bardzo dużej, nowoczesnej, bogatej firmie. Korporacje to są firmy tego typu. Menadżer do spraw szczęścia pracowników? Podpracowników jakoś tak. To znaczy, że taka osoba, upraszczając, zajmuje się tym, że ktoś, kto nie jest zadowolony ze swojej pracy, go nie satysfakcjonuje, przychodzi do tej osoby, do tego menadżera, czy menadżerki, menadżer czy menadżerka, mówi mu, jak może zmienić swoje myślenie. Wy jeszcze nie znacie różnych fantastycznych lektur, powieści, które przyjdą do was dopiero za jakiś czas, które już ten typ społeczeństwa prognozowały kilkadziesiąt dobrych lat temu. Ale warto czytać lektury, dlatego że tam jest o ludzkim porąbaniu tak dużo wiedzy, jak nigdzie. I w każdym razie i taki menadżer czy menadżerka tłumaczy mu, dlaczego nie jest szczęśliwy i jak może osiągnąć szczęście. Od rzecz jasna przekłada się to tylko na zwiększenie trybików, liczby poruszeń trybików w tym całym biznesie, czyli na przełożenie na jeszcze większą wydajność finansową. To nie jest żadne szczęście. Czyli to jest tak zwany wyścig szczurów. To jest takie popularne pojęcie, chyba już od kilkunastu lat, albo nawet starsze. Czyli po prostu ludzie przeciętni, ludzi na tyle przeciętnych, że jeszcze da, że po prostu, że można ich włożyć w ramy, że tak powiem, czegoś, co ich zrównuje jeszcze bardziej ze sobą, wtłacza się ich po prostu w system, w którym wmawia się im, że są szczęśliwi i że tak żyje, że w ten sposób, czy bardzo podobny, żyje każdy szczęśliwy Każdy normalny człowiek i jest każdy szczęśliwy. szanujący się Tak, człowiek. tak. Słuchajcie, ja przez 2,5 roku sprzedawałem przez telefon ubezpieczenia komunikacyjne, czy ubezpieczałem auta przez telefon. Ja byłem jednym z tych ludzi, którzy dzwonią do waszych rodziców o 21 wieczorem, bez zapowiedzi, gdzie właśnie ludzie nie wiedzą, skąd ja mam ich numer, i ja w ciągu 40 minut im wpycham ubezpieczenie, ponieważ jestem tak wyszkolony w technikach sprzedaży i w rozmowach z klientem, że ja po prostu robię jedną umowę w godzinie, a pracuję przez 12 godzin dziennie. I tak zapieprzałem przez 3 miesiące pod rząd. Ja byłem też takim człowiekiem. Mnie też wtłoczono, bo mnie całe życie wmawiano, że jestem dziwny, jakiś inny. To jest w ogóle temat na w ogóle odrębny film, ale wy wiecie, o co chodzi, bo wy się teraz z tym stykacie po prostu tu i teraz, w waszych momentach życia, i zawsze tak będzie. Ale ja dałem siebie tak stłamsić, że ja chodziłem do tej pracy zadowolony, chociaż nie cierpiałem. Zrobiłem sobie wtedy niewiarygodną krzywdę umysłową. Na szczęście jestem na tyle mądry, że po prostu teraz to wszystko ogarniam i umiem z tego wyciągać wnioski i o tym opowiadać z uśmiechem, ale to naprawdę było szaleństwo. I jeszcze tylko chwila, bo muszę dokończyć. I dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Mówię o tym dlatego, że ja teraz nie powiem z kogo to jest cytat, ale on brzmi po prostu mniej więcej tak. I on się często w ogóle pojawia gdzieś tam w internecie, że nie jest miarą żadnego, jakiegokolwiek szczęścia, przepraszam, Zdrowia przede zdrowia, wszystkim, no. tak, być dobrze przystosowanym do społeczeństwa, które jest permanentnie, czyli ciągle, trwale chore. Słuchajcie, Głęboko. społeczeństwo jest chore. Kultura, w której żyjemy, jest chora i ona jest źródłem cierpień. Ona nie... Człowiek, który jest wyprodukowany w tych reklamach, w tych serialach, w tych wszystkich reklamach, jak być szczęśliwym, jak żyć, człowiek, który wyjdzie z systemu edukacji naszego kraju, jest chory. Nie wie, jak żyć, nie wie, kim jest i cierpi. I my nie chcemy, chłopaki, żebyście wy się wtłoczyli w to, bo będziecie szczęśliwi. Nie. My chcemy tylko, żebyście wy zrozumieli, jak to działa. Po co wy jesteście prowadzani na terapię? Jasne, system myśli, że was unormalni.
Tak naprawdę system nie ma o was pojęcia i nie Nie wie, ma. i nawet nie wie o tym, że nie ma o was pojęcia. Jest taki kawałek, taka piosenka zespołu Świetliki, w którym jest refren, niczego nie ma o nas w konstytucji. I przyrzekam, że to jest o nas. O mnie i o tobie i o nim. Ale korzystajcie z tych terapii, korzystajcie z tych tusów i innych dziwnych rzeczy, na które jesteście przerzucani, bo to jest wiedza. Tam zdobędziecie wiedzę o świecie, w którym przyszło wam żyć. I jeśli skorzystacie z tej wiedzy, to będziecie mogli pielęgnować swoje szczęście i być odpornymi na to, jak świat stara się was od tego szczęścia odsunąć. Ludzie, teraz nie mogę, nie wiem na czym. Aha, skończyłem na tym cytacie. Okej. To znaczy, że tak, owszem, społeczeństwo jest chore. Ogół społeczeństwa absolutnie, absolutny ogół ludzi, ale teraz mówię o ogóle ludzi, czyli o większości ludzi, ale popatrzmy na to po prostu nie na to jak na masę, tylko na ogromną liczbę pojedynczych ludzi. Przypatrzmy się każdej jednej osobie, która żyje po prostu w tym gronie. Ona będzie korzystać z terapii, ona będzie brać po prostu jakieś leki, tak, na psychikę. Ona będzie cierpieć z powodu swoich zaburzonych relacji w każdej sferze swojego życia. Ona będzie cierpieć, bo nie spełnia swoich marzeń, bo nawet nie wie, że nie spełnia swoich marzeń, bo nie ma już do nich dostępu. Tak, nawet nie wie, że może mieć marzenia. Tak. Są pewne, wiecie, takie pojęcia związane z absolutnymi podstawami zdrowia psychicznego, z których z oczywistych powodów w ogóle się. Z których się nie korzysta w ogóle Jadzia, milcz, nuna, nie kradnij! w tak zwanym dorosłym życiu. I chcę powiedzieć, że ci wszyscy ludzie twierdzą, pokazują się ze swoim nieszczęściem, ale kiedy na przykład ja z tego bardzo często doświadczam z Andą na różnych grupach facebookowych, ale kiedy z nimi po prostu porozmawiać na ten temat i pokazać im jakiś inny model po prostu, zdecydowanie zdrowszy, w którym to ty jesteś ważny, a nie to, co ci mówią, dlaczego masz być ważny, w jaki sposób, to ludzie reagują na to agresją. Czyli z jednej strony chcą dla siebie dobrze, z drugiej program, w którym tkwią, tak bardzo do takiego stopnia ich pochłania, że oni już nie mają siebie i będą go bronić. I jeżeli ktoś nie jest do pewnego stopnia szaleńcem, żeby wyobrazić sobie, żeby mieć wyobraźni na tyle, żeby mógł sobie wyobrazić, pomyśleć, że może istnieć fakt, że on faktycznie może żyć w błędzie ze wszystkimi swoimi wartościami, które wyznaje, i ze sposobem życia, który prowadzi, że on może być w błędzie i że może istnieć coś innego. Inny model życia, w którym możesz być szczęśliwy, możesz się realizować i być w pełni sobą i być tak samo radosny jak pięciolatek, który jeszcze nie poszedł nigdy do szkoły i który spędza, nie wiem, godziny na podwórku przypatrując się, nie wiem, po prostu liściom na drzewie, bo go tak fascynują, to autentycznie i że autentycznie można zrobić po prostu z tego swój sposób na życie, jeżeli się chce. Nie wiem, jak zacząłem zdanie. Słuchajcie, ludzie po prostu, jak im się mówi takie rzeczy, to oni nawet nie przemyślą w ogóle tego, o co tutaj chodzi. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Trzeba być po prostu szaleńcem, żeby wyobrazić sobie, że może istnieć inny świat, w którym autentycznie jesteś szczęśliwy i ty wiesz o tym, że jesteś szczęśliwy i rozumiesz, dlaczego byłeś nieszczęśliwy w swoim metaforycznie przenośnym poprzednim życiu. Wy sobie nie zdajecie, chłopaki, sprawy, ilu ludzi się do mnie rzuca o to, że ja mówię, że wiem, kim jestem, wiem, czego chcę i jestem szczęśliwa. Są ludzie, którzy próbują na mnie agresją wymusić, żebym powiedziała, że kłamię, bo tak bardzo nie potrafią się pogodzić z tym, że w ogóle jest możliwe szczęście. Ci ludzie są w obłędzie. Oni nienawidzą szczęśliwych ludzi. Tak, nienawidzą szczęśliwych ludzi. I o ile, jak usłyszałam w zeszłym tygodniu, że A mówi, że prędzej się zabije niż się dostosuje, to się aż tak nie zmartwiłam, bo zobaczyłam wojownika, który nie sprzeda swojego świata. Ale jak wczoraj usłyszałam, że K siebie nie lubi, to mi serce pękło.
Bo to znaczy, że ty, kochanie, już zacząłeś wierzyć w to, Z że z tobą jest coś tobą nie tak. coś nie tak. I to jest już równia pochyła do bycia nieszczęśliwym. I dlatego też dzisiaj o tobie rozmawiałem chwilę z Anną i powiedziałem takie zdanie, które brzmiało w ten sposób, że uważam, że rozmawiając wczoraj z tobą, odkryłem, że ty jesteś jakby w takim czasie swojego życia, kiedy formułują się w tobie programy myślowe, które są i będą, jeżeli będą się rozwijać dla ciebie, bardzo krzywdzące i zderzenie po prostu naturalnych twoich popędów, pasji i pragnień z tym, co. Czyli tego, kim jesteś, Tak. co jest w tobie takie cudowne i unikatowe, czyli bycia po prostu prawdziwym K. Zderzenie po prostu tego z wszystkimi myślami, wizjami, ideami samego siebie, które chce po prostu ci narzucić społeczeństwo, albo które rodzą się podczas kontaktu po prostu ze społeczeństwem. Zderzenie tych dwóch rzeczy spowoduje, że ty, że może się okazać, że nie skończ, że skończysz w bardzo kiepskim po prostu miejscu, bo nie dasz sobie rady z takim paraliżem emocjonalnym i z taką rozpaczą, o której ty nawet jeszcze nie wiesz, że ona może istnieć. A ona się już zaczyna. I to jest Tak. ostatni moment, żebyś ty się dowiedział ode mnie, od Remka, od swoich rodziców jasno i wyraźnie, ze światem jest coś nie tak. Tylko jest jeszcze jedna rzecz. Ty jeszcze, bo to jest jakby w tym momencie, jakby konkretnie mówię po prostu do ciebie, bo wczoraj z tobą rozmawiałem o tym. Problematyczne, owszem, problematyczne, i chcę, żebyś wiedział, że my o to wiemy i że jesteśmy tego świadomi. Problematyczne jest to, że my mówimy o czymś, czego ty możesz wyłącznie doświadczyć na własną rękę. Każdy może tego doświadczyć na własną rękę. To, że ci teraz to opisujemy, bo wiemy to po sobie, to nie znaczy, że ty w ogóle kiedykolwiek jeszcze tego doświadczyłeś, dlatego ty, ponieważ jesteś szaleńcem do tego stopnia, że masz sobie wyobraźnię i taki polo, żeby wyobrazić sobie, że istnieje inny świat, inny sposób w ogóle życia, funkcjonowania, w którym jest możliwe szczęście, a ty wczoraj powiedziałeś, że nie jesteś szczęśliwy, że siebie nie lubisz, to możesz po prostu zacząć wierzyć w to, że da się porzucić nielubienie siebie, da się porzucić niechęć do siebie i może jeszcze nie wiesz, w jakim kierunku idziesz, nie wiesz, jak się w tym poruszać, ale przynajmniej opuszczasz miejsce, w którym nie chcesz być, a miejsce, w którym nie chcesz być, to jest miejsce, w którym siebie nie lubisz. Tak. I chłopaki, powiem wam zupełnie baśniowo. Przed wami jest mroczny las. Czekają was lata podróży przez własną głowę i przez świat, która wygląda jak najmroczniejsze sceny w Jasiu i Małgosi. I będzie ciężko. I wy będziecie siebie szukać, ale wy pamiętajcie, czego szukacie w tym lesie. Siebie. Tak, i jeszcze taka kwestia. Jesteście ogromnie złożonymi, ogromnie interesującymi, fascynującymi ludźmi o niesamowitych talentach, uzdolnieniach, umiejętnościach. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych umiejętności po to, żeby odegrać się na świecie, może być satysfakcjonujące tylko wtedy, kiedy i nie będziecie o tym wiedzieć. W momencie, kiedy będziecie, kiedy może się tak zadziać, że będziecie po prostu to robić. Kiedy będziecie się odgrywać na świecie, to nie znaczy, że wy macie siebie. Ja też jestem osobą, która niemalże całe swoje dotychczasowe życie żyła po prostu zawiścią do świata, który wydawał mi się po prostu szczęśliwy, ułożony, zorganizowany i dokładnie taki, jak ma być w życiu każdego pojedynczego człowieka, z którym miałem do czynienia. Ja żyłem zawiścią, nienawiścią do ludzi, do świata i nienawiścią oczywiście też do siebie, za to, jak siebie postrzegałem. A ja się chciałem odgrywać i to był te wszystkie lata po prostu, które mam za sobą, to był tak mroczny czas, że nie chcę po prostu do niego wracać. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale to po prostu było piekło i to było szaleństwo. I wiem, że dokładnie te rzeczy, które ja w sobie ogromnie cenię, które mnie samego fascynują i które stanowią mój wrodzony, niesamowity zasób, ja mógłbym, będąc nieszczęśliwym, czyli niezdrowym człowiekiem, mógłbym równie dobrze wykorzystać
do, tak jak Anna wcześniej powiedziała, do w przenośni i nie, do rozwalenia po prostu parlamentu, budynku parlamentu i wszystkich ludzi, którzy tam są. Ale decyduje się tego nie robić, decyduje się iść w stronę, która może nie wydaje mi się po prostu jasna, ale wiem, że są ludzie, którzy już tam są i kiedy ich słucham, to wiem, że chcę mówić o sobie dokładnie takie same rzeczy. I wiem, że wtedy moje po prostu talenty, uzdolnienia będę wykorzystywać po to, żeby ten świat budować, a nie go niszczyć. I mówię o tym dlatego, że Anna po prostu na samym początku powiedziała, po prostu to i się chciałem po prostu do tego odnieść, że to, że Ka, na przykład ty mi wczoraj mówiłeś, że ty robisz rzeczy, które dają ci satysfakcję, ale nie lubisz siebie za to, że je robisz, ponieważ wiesz, że one są złe. I chodzi mi o to, że straciłem wątek. Albo właśnie nie. Albo właśnie nie. Jak to? Zaraz go odzyskasz, ale mogę ten wątek podchwycić. Aha. Chodzi o to, że to nie jest droga do szczęścia, ale znamy tę drogę. Doskonale ją znamy, Wiem, co szliśmy chciałem nią. powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że po prostu wiecie. Absolutna większość ludzi to są ludzie przeciętni, czyli to są ludzie, którzy zawsze mają towarzystwo. Wy praktycznie żadnego towarzystwa nie macie. To znaczy, że jesteście ludźmi, którzy mają ogromną w życiu preferencję do pozostania jakimiś samotnikami i też właśnie do goryczy i frustracji z tym związanej. Ale chcę powiedzieć wam, że gorycz, frustracja i złość i cały mrok, który odczuwacie, z którym mierzycie się na co dzień, któremu nawet się poddajecie na co dzień, to jest rzecz, która jest wspólna każdemu człowiekowi, tylko że wy o tym wiecie, zdajecie sobie z tego sprawę i wy o tym mówicie. Natomiast ludzie będą, absolutna większość ludzi, ci przeciętni ludzie, będą temu po prostu zaprzeczać, bo nie chcą postrzegać siebie jako ludzi, którzy mają jakikolwiek problem, nawet jeżeli twierdzą, że cokolwiek z nim robią, ale zaprzeczając mu, po prostu tak naprawdę uśmiercają sami siebie na początku w ogóle swojej rzekomo drogi po szczęście. Bo w ogóle spojrzenie na ten problem, przyznanie, że on jest, przyznanie, że się źle czujesz i że masz ochotę detonować parlament, to jest jak spojrzenie oko w oko smokowi. W Trzeba baśni. być wojownikiem, żeby mieć odwagę patrzeć w oko smokowi. A wy się urodziliście, chłopaki, wojownikami, i dziewczyny, które tego słuchacie. I nie musicie czuć się źle, i nie powinniście czuć się źle z tym, że mierzycie się z takimi rzeczami, że takie rzeczy do was przychodzą, że stają się waszym udziałem, ponieważ one stają się udziałem absolutnie wszystkich. Bardzo często w jeszcze większym stopniu, właśnie u tych, którzy nie chcą po prostu tego przyznawać. Dlatego nie miejcie po prostu do siebie pretensji, bo wiem, że u osób tak wrażliwych jak wy, jakikolwiek powód będzie dobry do tego, żeby żeby zacząć patrzeć na siebie po prostu jako na jeszcze gorszego człowieka. Tak nie jest. Ważne jest po prostu to, co wybieramy. Co wybieramy. Ludzie, którzy zgotowali piekło podczas II wojny światowej, oni byli werbowani z mas społecznych. Z normalnych ludzi, z I tych, co są tacy jak trzeba. tak. I są badania, i są książki o tym, jak będziecie chcieli, pokażę wam je, o tym, że przeciętny SS-man, który zabijał ludzi w czasie II wojny światowej, który ich zagazowywał, to jest tak zwany porządny, normalny obywatel. Wystarczyły po prostu odpowiednie okoliczności zaistniałe w państwie i odpowiedni mentor, który potrafił wydobyć z nich coś, nie stworzyć w nich potworów, nie, tylko Nie, wydobyć z nich wydobyć. mrok i powiedzieć: tak, to jest dobre i teraz możecie się wreszcie wyżywać. Tak, i jesteś usprawiedliwiony, bo ja ci kazałam. It's... A to takie czuby, jak my i wy ukrywali Żydów pod podłogami, Ponieważ było to szaleństwo. ponieważ było to szaleństwo.
I to jest wartość. I pamiętajcie, chłopaki, że wy jesteście w sytuacji, w której my nie byliśmy. My nie mieliśmy wsparcia plemienia. Wy jesteście pokoleniem po nas. Macie nas, mnie, Remka, waszych rodziców. My tego nie mieliśmy. I my wam mówimy wprost, jesteśmy tacy sami. Przeszliśmy to. I wiem, że wy też przejdziecie straszne burze, bo to są wasze burze o wasze życie. Ale to, co wam teraz może pomóc, to to, że ja wam gwarantuję, że byłam, jestem i będę taką samą wariatką i zamiast robić ataki terrorystyczne, mam chatkę w lesie i memę. I to jest wyższy nawet poziom buntu, bo ja mam wywalone na to, co jest normalne. Dla mnie normalne jest, że memę. Po prostu. I że on tam jest i nie jest przywiązany, tak jakby chcieli nasi sąsiedzi, czy w ogóle cała lokalna tutaj społeczność, która zdaje sobie sprawę, że Meme nie jest przywiązany, za wyjątkiem po prostu, kiedy naprawdę jest bardzo niegrzeczny i po prostu nie chce mieć więcej problemów z sąsiadami. I że on tam jest i on nie jest po to, żeby go kiedyś zjeść, tylko jest po to, żeby on był szczęśliwy, bo normalność to jest szczęście i nic innego. I nie ma żadnego innego równania, które byłoby mądrzejsze i bardziej powszechne i bardziej w ogóle oczywiste, a może właśnie nie, że normalność to jest po prostu poczucie bycia szczęśliwym. Więc tam jest wasza normalność, gdzie się czujecie dobrze, I gdzie buduje się? gdzie budujecie, gdzie tworzycie, gdzie czujecie spokój. Tam jest normalność, gdzie się czujecie szanowani przez drugiego człowieka. A tam, gdzie czujecie nienormalność, ona z pewnością jest. Tylko, że jak wy pojedynczy będziecie walczyć z takim ogromem nienormalności, to on was zniecie, więc lepiej nauczyć się to obsługiwać i korzystać z tego, z czego da się korzystać, a resztę odsunąć. To są umiejętności społeczne i różne inne życiowe, które wy nabywacie i ich nabędziecie. I też jak będziecie chcieli, to będzie chata w lesie i memy. A jak będziecie chcieli inaczej, to będzie inaczej. Tylko jednej rzeczy nie możecie zapomnieć. Nikt normalny nie chce, żebyście się zmienili i dostosowali. Żebyście stracili siebie. A jak ktoś tego chce, to jest nienormalny i zły. I nie musicie mu o tym mówić, bo większe korzyści są z tego, że to przemilczycie. Bo lekarz kazał potakiwać. To jest film, w ogóle, który trwa już blisko godzinę. Wracajcie do niego, kiedy będziecie potrzebowali. Piszcie w ogóle do nas, co o tym myślicie, jakie są wasze reakcje. I to, co jeszcze raz po prostu uczulę na jedną po prostu rzecz. W życiu każdego człowieka jest coś, z czego absolutna większość ludzi nigdy sobie nie zdaje sprawy, że ona tego nie posiada. To jest po prostu poczucie sprawczości. Ludzie nie wiedzą, co to jest. I możemy to opisywać jako ludzie, którzy wiedzą, co to jest, na przykład wam. Sprawczość, to znaczy, że możesz coś zrobić. Tak, i że to jest dobre, że to jest dla ciebie i że po prostu nie obchodzi was poczucie, nie obchodzi was świadomość, co ludzie na ten temat powiedzą, jak oni zareagują. Te wszystkie rzeczy składają się na tak zwaną sprawczość. I to jest coś, czego nikt wam nie damy, my wam tego nie damy. Można to sobie wypracować na przestrzeni długich lat, które będą ciężkie. Albo można sobie to zabrać i zniszczyć Tak. to zupełnie. Ale wzięcie po prostu siebie odpowiedzialności to jest wzięcie odpowiedzialności i pozwolenie sobie na szczęście w budowaniu własnego świata. I to jest coś, czego teraz jeszcze nie rozumiecie, bo tego nie doświadczyliście, albo doświadczyliście w bardzo małym stopniu, który będziecie dopiero rozwijać w swojej przyszłości.
ale przyglądajcie się temu, jakie to jest piękne, ile wam to daje szczęścia, ponieważ to jest podstawowy składnik jakby trwałości w ogóle waszej osobowości, waszego charakteru, waszej siły życiowej. Absolutne przekonanie o tym, że wy wiecie, dokąd zmierzacie, że właśnie wiecie, kim jesteście i nie dacie sobie po prostu, że tak powiem, w kaszę dmuchać. Tak. Jesteście właścicielami swojego życia. Absolutnymi, jedynymi właścicielami. I choć jesteście teraz zależni od rodziców, w jakimś stopniu wszyscy jesteśmy zależni od systemu, to jest wasz skarb. Nie pozwólcie go zniszczyć. Jeśli ty siebie nie lubisz, kochanie, jeśli ty się chcesz zabić, to ty nie korzystasz z twojej własności. Jesteś gotów ją oddać jakimś cieciom. Nie oddawaj. To jest twój skarb. Twoja własność. Masz jedną. Ja się staram nie wtrącać nawet w życie moich kotów. Bo to jest ich jedno, jedyne. Nie moje. Jeśli rodzic wam się wtrąca, to dlatego, że chce was nauczyć to chronić i z tego korzystać. Żaden z was nie ma złych rodziców. Wręcz odwrotnie. Może czasami ich nie rozumiecie. Może wam się wydaje, że oni nie wiedzą w ogóle, co mówią i o co im chodzi. Może czasem nawet tak jest. Ale oni nie po to was sprowadzili na świat, żebyście byli po prostu kopiuj w klej. Tylko po to, żebyście umieli się tu odnaleźć. Tyle. Dziękujemy bardzo.